Cześć! Dziś pokażemy Wam, czym jest diamentowa mozaika i jak to się robi. Zapraszamy! W ostatnim czasie na Facebooku wyświetliła mi się reklama diamentowej mozaiki. Nie bardzo wiedziałam, co to jest, więc zeszłam na stronę i sprawdziłam. Bardzo mi się spodobało z samych filmików i jak to się robi i o co tu chodzi. Postanowiłam sobie taką zamówić. Padło na stronę www.diamentowamozaika.pl, dlatego że tylko tam znalazłam na ten moment obrazek, który mi się podobał. I niestety zapłaciłam za to 80 zł i teraz wiem, że to był błąd, bo na AliExpress możecie kupić takie mozaiki już od 15 zł, a na Allegro od 35. Moja mozaika szła do mnie 3 tygodnie, a właściwie leciała i okazało się, że też z Chin, także... Przyszła w takim czymś. Byłam w ogóle zszokowana, że jak to jest możliwe, że to się zmieściło w tym, ale chodzi o to, że płótno przyszło nawinięte na styropianowy rulon, a diamenciki były zapakowane oddzielnie. Tak. Do tego w zestawie mieliśmy też aplikator, pęsetkę, pojemniczek na kryształki, suchy klej i to wszystko. No tak, no i w sumie te diamenciki i całą mozaikę. Tak. I jeszcze zapomniałyśmy o jednej rzeczy, bo przyszła taka karteczka. Ja powiem Wam, nie wiem, kto to robił, nie wiem, jak to robił, ale tutaj przyszła już pomazana ołówkiem jakieś takie pozaznaczane rzeczy. Tu po chińsku. Bardzo fajnie. Ale najważniejsza jest kwestia tego, że mamy te symbole, numery, które są przypisane do kryształków. Ale mamy też i tutaj na płótnie napisane, więc... Tak, ta karteczka jest potrzebna i nie jest potrzebna. Ta legenda jest i tu, więc śmiało można sobie robić czy z tą legendą, albo z tą kartką. I teraz tak, jak to się robi? Na czym to polega? W niektórych mozaikach mamy przezroczystą folię. U nas ona akurat wygląda tak, jak tutaj widzicie. Ona zapobiega wysychaniu kleju, który pokrywa to płótno, żebyśmy mogli przykleić kryształki. Tej folii ochronnej od razu całej nie zdejmujemy, tylko tak jak u nas widać po kawałku. Stopniowo odsłaniamy te właśnie małe fragmenty, które jesteśmy w stanie na bieżąco uzupełnić. Dobrze, więc my odcięłyśmy teraz fragment papieru, folii. I teraz na tej odkrytej części płótna znajdują się symbole i odpowiadające im numery kolorów. Teraz wybieramy sobie kolor albo symbol, który chcemy wykleić. To może ten, 3747. Tak, załóżmy, że to będzie taki. I wybieramy właśnie ten symbol, szukamy odpowiedniego numerku i woreczka z tymi diamencikami. W suchym kleju zanurzamy nasz aplikator, żeby kryształki łatwiej nam się nabierało. I powoli umieszczamy diamenciki na płótnie, w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem. I nie ma się co martwić, jeżeli umieścimy ten diamencik nie tu, gdzie trzeba, to bo to jest to urządzenie, to narzędzie, żeby go odlepić i przylepić w miejsce, w które będzie odpowiednie. Powiem Wam, że taka mozaika diamentowa, wbrew pozorom, to jest świetna zabawa. Nie chodzi tu o nie wiadomo jaki fan, ale jest to tak relaksujące i tak uspokajające. Przyjemne wklejanie tych diamencików. Ja na początku w ogóle, jak Olusia to kupiła, to miałam takie... po co Ci to, ile tego jest? Boże, i Ty będziesz wyklejała? Ja dziś też widziałam taką mozaikę, ale myślę sobie, nie, to nie dla mnie. Nie dla mnie. Ona z połowy tego, co Wy tu widzicie, wykleiła, bo przyszło do mnie raz i wciągnęła ją to. Ostatnio przyszłaś, półtorej godziny puściłaś film i przez cały
ten czas sobie wyklejała. Ups, no spodobało mi się to. Jest to może troszeczkę podobne do malowania po numerach, bo no niby też mamy tutaj jakieś numerki, znaczki i też się wykleja te kolory, dlatego że tutaj wyklejamy, a nie malujemy, ale to jest naprawdę bardzo dobra zabawa i my teraz postanowiłyśmy, że przez godzinę będziemy wyklejać i zobaczymy, ile uda nam się zrobić. Będziemy Wam pokazywać nasze postępy, oczywiście. I na końcu zobaczycie być może już cały ten obszar, chociaż nie wiem, bo naprawdę nie mam pojęcia, ile może nam zająć wyklejanie takiego kawałka. Zostańcie do końca i zobaczcie, bo już to będzie prawie 2/3 naszego obrazka. W zestawie otrzymujemy jeszcze małe woreczki strunowe na otwarte diamenciki. Dostałyśmy ich troszeczkę mało, więc musiałyśmy się ratować swoimi własnymi. Ja niestety nie mam takiego ładnego aplikatora i takiego wygodnego jak Olusia. Dlatego ratuję się zwykłym długopisem bez wkładu w środku. Jak widzicie, przez godzinę udało nam się ułożyć niewielki fragment tej układanki, dlatego że jest to zajęcie bardzo pracochłonne i czasochłonne. Ale jeżeli jesteście ciekawi efektu końcowego, to koniecznie obserwujcie nas na Instagramie, bo na pewno on się tam pojawi, kiedy tylko ukończymy nasze dzieło, jakby nie było. Bo dużo czasu, naprawdę dużo czasu nam to zajęło. Już 6 dzień wyklejania. Jeszcze kilka dni przed nami, także... Obserwujcie nas na Instagramie, subskrybujcie nas tutaj, na YouTubie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, będzie nam bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!